Moi drodzy, dzisiejszy wykład poświęcony będzie bardzo aktualnemu tematowi, mianowicie podyskutujemy sobie o rozprzestrzenianiu się informacji w sieciach i roli topologii sieci w tym procesie rozprzestrzeniania się. Oczywiście będziemy bazowali na różnego rodzaju modelach rozprzestrzeniania się wirusów, no i trudno sobie wyobrazić lepszy czas niż ten teraz. Dlaczego w ogóle interesuje nas problem dyfuzji i rozprzestrzeniania się w sieciach? No oczywiście ta dyfuzja może dotyczyć całej masy różnego rodzaju zjawisk. Mamy dyfuzję informacji, mamy dyfuzję różnego rodzaju mód internetowych, mamy też dyfuzję takich elementów całkowicie fizykalnych, takich właśnie jak na przykład przenoszenie się chorób i wszystko, co z tym związane, czyli cała epidemiologia, czy cały obszar zdrowia publicznego, ale też bezpieczeństwo, bo przecież te wirusy nie muszą być wcale biologiczne, mogą być to technologiczne wirusy, które atakują różnego rodzaju sieci technologiczne. To mogą być kwestie pewnego rodzaju mód, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. To są kwestie rozprzestrzeniania się jakichś czynników chemicznych, na przykład w ekosystemach. Także bardzo, bardzo wiele rzeczy można modelować za pomocą właśnie tego typu zjawisk. I nie trudno jest się zorientować, że jedną z kluczowych spraw, poza oczywiście własnościami czy parametrami samego tego procesu dyfuzji, ma tutaj topologia sieci, w której to rozprzestrzenianie się ma miejsce. Weźmy sobie jako przykład problem transferu bakterii pomiędzy poszczególnymi szpitalami. Zapewne wiecie, że szpitale są szczególnie narażone na bardzo groźne szczepy bakterii, no, ze względów zupełnie oczywistych, ale dodatkowo też procedury medyczne wymagają dosyć często transferu chorych pomiędzy różnymi szpitalami, na przykład w poszukiwaniu jakiejś jednostki, która jest wystarczająco kompetentna, żeby na przykład przeprowadzić jakiś zabieg. Fakt, że chorzy pacjenci są transferowani pomiędzy poszczególnymi szpitalami, oczywiście powoduje, że wszelkiego rodzaju wirusy i bakterie, które te osoby zbierają w jednym szpitalu, mogą być transferowane do innego szpitala i mimo zachowywania wszelkiej maści mechanizmów bezpieczeństwa, częstej dezynfekcji, malowania specjalnymi farbami ścian szpitalnych itd., itd., oczywiście wybuchy epidemii w szpitalach są bardzo poważnym problemem. Często przyczyną śmierci pacjentów są wstrząsy septyczne, które są spowodowane właśnie niekontrolowanym wybuchem jakiejś infekcji bakteryjnej w całym organizmie. Tutaj macie przykład na slajdzie schematu transferów pacjentów pomiędzy amerykańskimi szpitalami. To jest wizualizacja transferów pomiędzy 3000 różnych szpitali. Oczywiście te długie linie świadczą o transferach z terytoriów zamorskich. Widzicie tutaj na zachodniej stronie Alaska, Aleuty i wyspy na Pacyfiku, Hawaje. Natomiast po stronie wschodniej widzicie Bahamy na przykład. No i widać wyraźnie, że ten schemat transferu pacjentów polega przede wszystkim na tym, że te transfery są raczej lokalne, gdzie na przykład pacjent czy pacjentka trafiają do jakiegoś niedużego szpitala, no i okazuje się, że ten szpital nie posiada wystarczającej aparatury, albo na przykład nie posiada wystarczających specjalistek i specjalistów do przeprowadzania jakiejś procedury medycznej i konieczny jest transfer do większego centrum, więc wtedy następuje przesłanie takiej osoby do jakiegoś lokalnego większego szpitala i te skupiska szpitali, które tu widzicie, no mniej więcej odpowiadają tak lokalizacji dużych miast w Stanach Zjednoczonych. Ale raz na jakiś czas widzicie też taki dalekosiężny transfer i to już jest związane z jakąś bardzo, bardzo specyficzną procedurą medyczną, czy na przykład jakąś ściśle specjalizowaną jednostką, która potrafi wykonać jakąś bardzo rzadką operację, zabieg, czy coś takiego. Problem, z którym my się tutaj mierzymy, to problem wyboru K punktów w całej tej sieci, które powinny być poddane jakiejś specjalnej ochronie. Załóżmy, że mamy do dyspozycji pewien budżet i ten budżet możemy przeznaczyć na ochronę jakichś kluczowych węzłów w tej sieci. Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie zidentyfikować takie węzły, takie szpitale, w których zastosowanie specjalnego na przykład sprzętu do dezynfekcji czy czegokolwiek takiego jest w stanie na przykład znacząco ograniczyć transfer chorób. No bo powiedzmy, że nie mamy możliwości
żeby tę procedurę przeprowadzić we wszystkich 3000 szpitali. Badacze wykonali taki eksperyment, symulację, gdzie porównali istniejącą praktykę, która zasadniczo sprowadzała się do takiego w miarę równego rozłożenia tych prób ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób do rozwiązania, które było efektem właśnie takiej analizy typu eksploracja danych czy tam uczenie maszynowe, gdzie zidentyfikowano tych kilka najbardziej, absolutnie najbardziej kluczowych szpitali. Jak się okazuje, to rozwiązanie, które zaproponował algorytm, zdecydowanie zmniejsza możliwość rozprzestrzeniania się, a przynajmniej bardzo lokalizuje tą możliwość rozprzestrzeniania się, na przykład ogranicza rozprzestrzenianie się choroby tylko i wyłącznie, tak jak tutaj, do okolicy Chicago, Ohio i tak dalej, oraz do Florydy. Innym przykładem nagminnie podawanym, a przynajmniej do czasów wybuchu obecnej pandemii, był oczywiście marketing wirusowy, który zasadniczo miał oznaczać, że jeśli uda się zidentyfikować tych K najważniejszych osobników na Twitterze, którzy na przykład będą w stanie rozprzestrzeniać jakąś modę, no to oczywiście to od razu się zaowocuje jakimś tam niesamowitym wzrostem popularności jakiejś marki albo stworzeniem jakiejś mody albo coś takiego. Wcześniej już sobie mówiliśmy o tym, że generalnie rzecz biorąc, takie ręcznie sterowane fale wiralne nie działają, że bardzo trudno jest coś takiego wygenerować i nie ma tak naprawdę dobrych predyktorów. No ale temat cały czas jeszcze jest, teraz pewnie przyciszony, ale być może on powróci. Natomiast do rzeczy, co nas tak naprawdę interesuje? Otóż mając daną jakąś topologię sieci powiązań, gdzie wiemy, że te związki pomiędzy wierzchołkami reprezentują częstotliwości kontaktów, tak? Czy w ogóle możliwość kontaktu i możliwość transferu na przykład mody albo wirusa, albo choroby, albo czegokolwiek takiego do drugiej osoby. Pytanie brzmi, mając zadaną topologię sieci i mając zadany pewien zbiór wierzchołków, które początkowo są zainfekowane i mając pewien model infekcji, tego pojedynczego przekazania tej choroby, wirusa, cokolwiek to jest, do sąsiadującego wierzchołka, czy istnieje jakaś ścisła procedura, która potrafi odróżnić od siebie dwa reżimy: reżim epidemiczny i reżim wymierania, wygaszania epidemii. Tak? Jeżeli zaczynając od pewnej liczby N początkowo zarażonych, wraz z postępem czasu liczba zarażonych będzie sukcesywnie malała, no to jesteśmy oczywiście w reżimie wygaszania epidemii. Natomiast jeżeli ta liczba będzie rosła, rosła, rosła asymptotycznie do maksymalnej liczby, która jest dozwolona przez na przykład, nie wiem, charakterystykę choroby, no to jesteśmy w reżimie epidemii. I teraz pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie określić pewne warunki brzegowe, które spowodują, że dla zadanej konfiguracji początkowej wirus albo całkowicie wymrze, albo nastąpi wykładniczy wzrost i epidemia. I okazuje się, że w dużej mierze tak. Zapewne z niektórymi z tych pojęć mogliście już się spotkać ostatnio, obserwując na przykład najnowsze doniesienia, czy to prasowe, czy internetowe, ale rzeczywiście da się to zrobić. W jaki sposób? Pamiętajmy jeszcze, zanim przejdziemy do sedna sprawy, że nie tylko i wyłącznie o wirusach tutaj mówimy, tak? Mówimy o zjawiskach społecznych. Wspominaliśmy sobie o tym przykładzie dwojga brytyjskich nastolatków. Wspominaliśmy też o rozprzestrzenianiu się wirusów komputerowych, które mogą mieć tragiczne skutki nie tylko dla gospodarki, ale też dla takich witalnych systemów, typu systemy sterujące właśnie działaniem infrastruktury transportowej, systemy zarządzające wszystkimi urządzeniami w szpitalach i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście kwestia chorób, tu już mówiliśmy sobie na pierwszym wykładzie, przytaczałem przykład tego pacjenta zero, słynnego Gethena Duga w kontekście wybuchu epidemii AIDS na początku lat 80. w Stanach i Kanadzie. Zatem tradycyjny model rozprzestrzeniania się wirusów nosi nazwę SIR, od akronimów reprezentujących podstawowe grupy w populacji. Otóż ten model zakłada, że całą populację możemy podzielić na trzy klasy. S, susceptible, to są osobniki, które mogą zostać zainfekowane. W tej chwili są zdrowe, ale mogą zostać zainfekowane. I to jest grupa infectious,
To jest grupa, która jest zainfekowana i aktywnie zaraża innych. I wreszcie R. To R może oznaczać, najczęściej się tłumaczy jako removed, ale to removed może oznaczać albo osobniki, które zmarły, albo osobniki, które wyzdrowiały. Więc to R będzie oznaczało albo removed, albo recovered. Dwa współczynniki są kluczowe dla całego tego modelu SIR. One są tradycyjnie oznaczane greckimi literami beta i delta. Beta oznacza współczynnik zarażania. Współczynnik zarażania to średnia liczba osobników, które zostaną zarażone, czy procent, może powiem w ten sposób, ten współczynnik R to jest współczynnik zarażania, czyli ile średnio jedna zarażona osoba zarazi innych. Natomiast beta to jest procent populacji, która jest w grupie S, która w danym kroku symulacji, modelowania tego rozprzestrzeniania się wirusa przejdzie do grupy I. Zatem jeżeli to beta oznacza, będzie wynosiło na przykład 0,2, to oznacza to, że w każdym kroku 20% osób, które są w grupie susceptible, zostanie efektywnie zarażonych i przejdzie do grupy I. Z kolei delta to jest procent osobników, które w danym kwancie czasu podlegają wyzdrowieniu albo usunięciu ogólnie z populacji. Ostatnia strzałka jest narysowana linią przerwaną, dlatego że jej istnienie zależy od charakteru tego procesu, który dysyminuje, mianowicie od tego, czy istnieje zjawisko utraty odporności. Jeżeli w przypadku danego wirusa to zjawisko utraty odporności nie istnieje, no to tego ruchu już tutaj nie ma. To znaczy, jeżeli ktoś został zainfekowany, to po przejściu do grupy R już tam pozostaje. Tak? Na przykład niewiele osób po wzięciu jednej pożyczki mieszkaniowej decyduje się na wzięcie kolejnej pożyczki mieszkaniowej. Można spokojnie powiedzieć, że wzięcie kredytu hipotecznego skutecznie leczy z przyszłych pomysłów wzięcia kredytu hipotecznego. Podobnie jest na przykład z zakupem jakiegoś drogiego modelu telefonu. Tak? Jeżeli jesteście w grupie susceptible, która jest podatna na przekaz marketingowy i z jakiegoś powodu uważacie, że wydanie 5000 zł na telefon komórkowy jest sensowną inwestycją, no to możecie przejść do grupy I, czyli zostaniecie zainfekowani, kupicie ten telefon, no i oczywiście potem będziecie biegali i wszystkim cały czas pokazywali: o, zobacz, mam taki telefon, taki telefon, taki telefon. Po czym nastąpi pewne recovery i to recovery może oznaczać po prostu, że telefon się znudzi albo przynajmniej nie będziecie go podsuwać pod nos każdej spotkanej osobie. Loss of immunity w tym przypadku oznaczałby utratę czy koniec, zapomnienie o tym, że jest żal z wydania absurdalnych pieniędzy na nowy model telefonu i być może taka osoba może z powrotem stać się podmiotem ataku marketingowego. W kategoriach chorób oczywiście ta utrata odporności związana z tym, czy wytworzone antyciała zostają w organizmie na zawsze i już więcej nie można zachorować na tą chorobę, czy po jakimś czasie ten dany wirus może powrócić. To jest oczywiście model, ten model SIR jest znany w nauce od bardzo, bardzo dawna i główną rzeczą, którą tutaj analiza i eksploracja sieci społecznościowych wniosła, to pewna zmiana paradygmatu polegająca na tym, że poprzednio zakładano, że przejścia pomiędzy grupami S, I oraz R miały charakter losowy. Znaczy były jakieś statystyczne współczynniki beta, delta, które mówiły o tym, czy ktoś przechodzi tu czy tam, natomiast nie określano konkretnych osobników z grupy S, którzy przechodzą do grupy I, albo zakładano przynajmniej, że prawdopodobieństwo dla każdego osobnika w grupie S jest takie samo. Natomiast ta perspektywa sieciowa zmieniła to dosyć istotnie, mianowicie okazuje się, że, co nie jest jakoś specjalnie odkrywcze, że oczywiście topologia tych połączeń jest tutaj absolutnie kluczowa. Model SIR nie jest jedynym modelem. Ten model podlega wielu, ma swoje pewne alternatywy czy inne sformułowania. One zazwyczaj też są określane takimi akronimami, na przykład SIS to jest Susceptible Infected Susceptible. To jest zjawisko, w którym nie zachodzi ten proces wyłączenia zdrowienia. Znaczy ktoś jest podatny na chorobę, potem jest zainfekowany, infekuje, po czym zdrowieje i natychmiast tak naprawdę staje się z powrotem podatny na chorobę, czyli jakaś grypa sezonowa może być tego dobrym przykładem. Z kolei SIRS to jest model, w którym zakłada się, że po przejściu do grupy aktywnie zakażających istnieje coś takiego jak tymczasowe nabycie odporności, po którym z powrotem może nastąpić powrót do grupy ryzyka, do grupy osobników, którzy mogą być zarażeni. Tutaj przykładem rzeczywistej choroby, która w ten sposób działa, jest krztusiec.
Po zachorowaniu na krztusiec i wyleczeniu przez jakiś czas utrzymuje się wystarczająco wysoki poziom antyciał, żeby kolejny raz na ten krztusiec nie złapać, żeby kolejny raz nie zachorować. Natomiast ta odporność wygasa z czasem i istnieje możliwość ponownego złapania krztusica. Istnieją też choroby, które moduluje się za pomocą zjawiska SAIR, zresztą nie tylko choroby. Wtedy dodaje się jeszcze jedną fazę, to znaczy exposed. Zakłada się, że tutaj występuje pewien okres inkubacji, w trakcie którego dana osoba już jest co prawda zarażona, ale jeszcze aktywnie nie zaraża. Tak więc choroba potrzebuje pewnego czasu inkubacji wewnątrz organizmu po to, żeby zacząć aktywnie zarażać. Tak, więc to jest ten moment, kiedy kontakt z osobnikiem w fazie E czy w zbiorze E jeszcze nie powoduje zarażenia, ale to przejście z E do I jest w zasadzie pewne, no bo po okresie inkubacji choroba się wylęga i zaczyna dana osoba aktywnie zarażać. Czego szukamy? Otóż szukamy pewnej ogólnego wzoru, który nam powie, w jaki sposób następuje ta propagacja, w jaki sposób to zjawisko zachorowania roznosi się w czasie, jak zmienia się liczba osób, które są w grupie zainfekowanych versus liczba osobników, które są w tej grupie wyzdrowiałej albo podatnej na chorobę. I szukamy rozwiązania, które będzie tak naprawdę bazowało na dwóch elementach. To znaczy, z jednej strony oczywiście konieczny jest ten model propagacji samego wirusa, to co będziemy określali sobie tutaj skrótem VPN, czyli Virus Propagation Model. VPN, tutaj przepraszam, bo na kolejnych slajdach się zagalopowałem i piszę N zamiast M, VPN oczywiście, tak? Virus Propagation Model. Czyli musimy wziąć pod uwagę, tak, czy to jest SIR, czy to jest SIS, czy to jest SAIR i tak dalej. Druga sprawa, to musimy również w jakiś sposób uwzględnić topologię grafu. Rzecz jasna, nie sposób tutaj po prostu załadować całego grafu i zacząć go analizować, no bo nikt nie stworzy żadnego prawdziwego grafu wszystkich kontaktów międzyludzkich. Tak? Spróbujcie zbudować sobie graf, który pokaże częstotliwość kontaktów pomiędzy mieszkańcami Poznania. Można oczywiście spróbować to w jakiś sposób zamodelować, można sobie spróbować zrobić jakieś daleko idące uproszczenie zjawisk społecznych, takich jak na przykład wizyta w szkole, wizyta w pracy, kontakty w komunikacji publicznej, kontakty w przestrzeni publicznej, w sklepach, kinach, restauracjach, i tak dalej, no ale to nie specjalnie, to wydaje się być nadmiernie skomplikowane, więc musimy tutaj graf jakoś bardzo, bardzo uprościć i jak zaraz się przekonamy, da się to zrobić. My uprościmy ten graf dosłownie do jednej liczby i ta jedna liczba będzie nam przedstawiała czy symbolizowała topologię całego grafu. Co powinniśmy wziąć pod uwagę? No, rozważano w literaturze całą masę różnego rodzaju czynników, które mogą być wzięte pod uwagę, na przykład kwestie stopni wierzchołków. Tak? Czy jak wygląda rozkład stopni wierzchołków? Czy on jest bardziej taki jak w sieciach losowych, czy bardziej taki jak w sieci małych światów, czy na przykład bardziej przypomina sieć potęgową, tak, z potęgowym scale free, z potęgowym rozkładem stopni wierzchołka. Kwestia tego, jak duża jest ta sieć, albo na przykład jak wyglądają korelacje, czy sieć jest asortatywna, czy dysasortatywna. Tak? Przypominam, że ten termin oznaczał, czy istnieje pozytywna, czy negatywna korelacja pomiędzy stopniami połączonych wierzchołków. Czy wierzchołki o dużym stopniu chętniej łączą się z innymi wierzchołkami o dużym stopniu, czy wręcz przeciwnie, tak? Chętniej łączą się z wierzchołkami o małym stopniu. Plus oczywiście rozwiązanie powinno w jakiś sposób uwzględniać same parametry tego modelu rozprzestrzeniania się wirusa. No i potrzebujemy jakiejś funkcji, która to ze sobą połączy. To, co jest tutaj na dole, to są oczywiście kompletnie tak wymyślone, oderwane od rzeczywistości, jakieś propozycje. Moglibyśmy sobie wyobrazić, że nie wiem, bierzemy sobie na przykład właśnie średni stopień wierzchołka, mnożymy razy tą zarażalność, nazwijmy to, wirusa i do tego jakoś uwzględniamy tam średnicę danego grafu i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko to jakieś tam tylko i wyłącznie pomysły. Ale jak to wygląda w rzeczywistości? W rzeczywistości musimy jeszcze wziąć pod uwagę jedną rzecz, mianowicie wiele chorób
dla których dysponujemy danymi empirycznymi o historii ich rozprzestrzeniania się, można też bardzo ładnie zamodelować za pomocą takiego logistycznego modelu wzrostu. Logistyczny ze względu na kształt funkcji, która to opisuje. Tak? Widzicie, że to jest sigmoid, funkcja logit. W ten sposób wygląda, gdzie choroba zaczyna się powoli rozwijać. Jest ten okres slow growth, w trakcie którego grupa zainfekowanych jest niewielka, a grupa podatnych na infekcję jest bardzo dużo, obejmuje sobą całą resztę populacji. Potem następuje bardzo krótki okres eksplozji, w trakcie której gwałtownie zmienia się liczebność tych grup, to znaczy grupa zainfekowanych gwałtownie rośnie, a grupa tych, którzy są podatni, jeszcze szybciej kurczy się, no bo im więcej jest zainfekowanych, tym więcej oni mają szansy na spotkanie kogoś, kto jest do zainfekowania i w efekcie znacznie częściej, znacznie szybciej, tak lawinowo zaczyna przerastać zainfekowanych w stosunku do tych, którzy jeszcze mogą zostać zainfekowani. No, każdy, kto oglądał jakikolwiek film o apokalipsie zombie, dokładnie zna ten efekt, tak? Na początku jest kilku zombie i wszyscy, no ale ponieważ zombie po ugryzieniu zamienia każdego w zombie, więc następuje taki wykładniczy wzrost liczby zombie i te zombie za chwilę tracą, tak? Nie ma już kogo dalej gryźć, ponieważ wszyscy zostali ugryzieni, wszyscy już są zombie, a tych, którzy są podatni na zarażenie, już jest bardzo mało. To ta ostatnia faza nazwana jest burnout, czyli takim wypaleniem, tak? W którym już po prostu nie ma kogo zarażać. I na tej podstawie można wyliczyć właśnie ten współczynnik R, który prawdopodobnie spotkaliście już gdzieś właśnie w jakichś ostatnich doniesieniach, który właśnie mówi o tym, ile średnio zakażonych produkuje jeden zakażony. Czyli w naszym przykładzie zombie to jest średnia liczba ludzi ugryzionych przez jednego zombie, tak, których dany zombie zamienił w zombie. Dlaczego kwestia analizy sieci jest tutaj tak istotna? Dlatego, że okazuje się, że nawet najprostsze modele sieciowe, takie jak na przykład model małych światów Łoca Strogatza, mogą bardzo ładnie wytłumaczyć pewne zjawiska obserwowane empirycznie. Otóż okazuje się, że najczęściej choroby rozprzestrzeniają się za pomocą tzw. frontów chorób, czyli tych punktów styku pomiędzy grupami. Widzicie to jak na dłoni w bieżącej pandemii. Tak? Cała idea social distancing tak naprawdę polega na tym, że nie da się zlikwidować zupełnie więzów wewnątrz tych małych światów. Tymi małymi światami są na przykład rodziny albo grupy osób, które mieszkają razem, dajmy na to, nie wiem, w jakiejś klatce schodowej, no bo cały czas tam są przecież miejsca, gdzie można, wirus zostaje na przyciskach w windzie, na klamkach, na poręczach, gdziekolwiek, tak więc ci ludzie tak naprawdę tworzą pewien mały świat, więc jeżeli choroba pojawi się na przykład w jakiejś rodzinie, no to natychmiast cała rodzina musi zostać objęta kwarantanną, no bo siłą rzeczy oni muszą się zarazić, tu nie ma żadnej innej możliwości. Jeżeli wiecie, w jaki sposób teraz pracują na przykład zespoły lekarzy. Lekarze są łączeni w grupy, które pracują tylko i wyłącznie ze sobą, z absolutną minimalizacją jakichkolwiek kontaktów pomiędzy grupami, właśnie po to, żeby wydłużyć fronty chorób. Chodzi o to, że lekarki, lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki, cały personel medyczny jest wyjątkowo narażony na tą chorobę. To są osoby przecież na pierwszej linii frontu walki. W związku z czym, gdyby zachować ich normalne relacje i normalną częstotliwość kontaktów, na przykład nawet już na terenie szpitala, to oznaczałoby, że jedna zainfekowana osoba mogłaby błyskawicznie rozprzestrzenić chorobę pomiędzy wszystkimi lekarkami, lekarzami, którzy w danym miejscu, czy, no i z całym oczywiście personelem medycznym, tak już mówię tutaj lekarki, lekarze, ale mam na myśli oczywiście wszystkich ludzi, którzy pracują w szpitalu, osoby, które wykonują prace związane z pielęgnowaniem chorych, ale też na przykład personel administracyjny, personel sprzątający i tak dalej, i tak dalej. A więc mówię tutaj po prostu o wszystkich. Ci ludzie są podzieleni na niewielkie grupy i jeżeli pojawi się przypadek zachorowania wewnątrz grupy, to natychmiast cała ta grupa jest obejmowana kwarantanną, właśnie po to, żeby wydłużyć te fronty chorób. Inny przykład, fantastycznym przykładem tego marszu choroby pomiędzy poszczególnymi grupami, czyli dokładnie tego, co modeluje sobą model Łoca Strogatza, jest epidemia czarnej śmierci.
ospa prawdziwa, która pojawiła się na wschodzie Europy w Cesarstwie Bizantyjskim w VI wieku i potem małymi kroczkami przesuwała się, aż dotarła do Włoch, gdzie eksplodowała w XIII, w zasadzie już od XII, XIII, XIV wiek. To była najstraszniejsza choroba w historii kontynentu. Ocenia się, że zmarła 1/4 mieszkańców Europy. Co czwarta osoba w Europie zmarła. Były miasta, które zostały wyludnione całkowicie. Choroba faktycznie przesuwała się powoli, zajmowała jakieś miejsce, tak? Przenosiła się do, zaczynała od dużego miasta, prawie zawsze miasta portowego, albo jeżeli to nie było miasto portowe w sensie nad morzem, to było to miasto, które posiadało duży port rzeczny. Tam ta choroba się zaczynała rozprzestrzeniać i z tego miasta zaczynała rozpełzać po okolicznych miejscowościach, miasteczkach, wsiach i tak dalej, po czym nagle przeskakiwała kilometry dalej do następnego dużego miasta. Dziś oczywiście wiemy, że za rozprzestrzenianie tej choroby odpowiedzialne były przede wszystkim szczury, ponieważ wirus przenosił się w pchłach, które w krwi pcheł, które niosły ze sobą szczury, a szczury przemieszczały się pomiędzy miastami przede wszystkim za pomocą statków. Więc jak spojrzycie sobie na jakąś animację historii rozprzestrzeniania się czarnej śmierci w Europie średniowiecznej, to dostrzeżecie, że faktycznie ten postęp jest taki właśnie krok po kroku, ale takimi żabimi skokami od jednego portu do drugiego portu i po zainfekowaniu portu z tego portu znowu zaczęło się to wylewać, więc jak gdyby ten mały świat, to co w modelu Watsa-Strogatza jest modelowane jako ta lokalna, gęsta klika, natychmiast podlegało chorobie, po czym za pomocą jednego z mostów, czyli z tych losowo przepiętych krawędzi, choroba przeskakiwała kilkadziesiąt kilometrów dalej i tam znowu rozpoczynała swoje krwawe żniwo. Nieco, jeżeli chodzi o takie bardziej współczesne nam, współczesny przykład to na przykład choroba, to foot and mouth disease, to jest choroba bydła hodowlanego. Nie sprawdziłem przed nagraniem, jak ona się po polsku nazywa. Wydaje mi się, że to jest pryszczyca, ale nie jestem, tutaj głowy nie dam, musielibyście sobie sprawdzić sami w Wikipedii. Tu z kolei okazało się, i to też jest ciekawy przykład, to była oczywiście choroba, która była bardzo groźna i jedynym sposobem była izolacja i fizyczna eksterminacja zarażonych stad. Bardzo zaraźliwa choroba, która jeśli pojawiła się w jakimś stadzie, to natychmiast rozprzestrzeniała się na wszystkie osobniki tego stada. Teraz problem polegał na tym, że nawet jeżeli stada były fizycznie izolowane, ponieważ pomiędzy stadami hodowlanymi no nie ma specjalnie dużo kontaktów, nie jest tak, że te krowy przecież sobie chodzą i odwiedzają krowy z innej grupy, albo na przykład na pastwiskach. Te pastwiska były, jeżeli ta krowa w ogóle miała szansę zobaczyć kiedykolwiek pastwisko, a nie była przykuta przez całe swoje życie do jednego miejsca w jakiejś przemysłowej stajni. Ale jeżeli to były grupy, na przykład, które były wypasane na pastwiskach otwartych, to one były od siebie izolowane. Mimo to choroba w miasteczkach i wsiach Anglii przenosiła się pomiędzy poszczególnymi stadami. Okazało się, że wirus mógł przeżyć do kilku godzin na źdźbłach trawy. I wystarczyło tak naprawdę, że stada były przepędzane tymi samymi ścieżkami. Tak, że stado wychodziło na przykład z zagrody jakiegoś gospodarza i gospodarz przepędzał to stadko jakąś drogą w kierunku swojej łąki. To wystarczyło, że ścieżki krzyżowały się i na przykład jedno stado przeszło godzinę po tym, jak inne stado przeszło tą dróżką i to już wystarczyło do transmisji wirusa. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o zależności właśnie o to, dlaczego tak ważna jest topologia sieci, bo jeżeli wyobrazimy sobie, przez sekundę załóżmy, że mamy jakąś taką magiczną liczbę beta, która reprezentuje topologię sieci, to jeżeli byśmy sobie spojrzeli na liczbę osób zainfekowanych i spojrzelibyśmy sobie na ten współczynnik reprodukcji, tak? Czyli znowu ile osób zostanie zarażonych przez jedną zarażoną osobę, to poniżej tego współczynnika 1 nie ma możliwości epidemii. Tak, to się po prostu nie wydarzy, dlatego że zawsze będzie więcej zdrowiało niż zachorowywało, więc
Więc wirus musi w naturalny sposób umrzeć. Natomiast począwszy od tej wartości R, powyżej wartości R równej 1, teraz dalszy los bardzo silnie zależy od topologii sieci. To beta w tym przypadku, na przykładzie tego slajdu, nie oznacza nic konkretnego, tak? Wyobraźcie sobie, że to jest po prostu jakiś abstrakcyjny współczynnik, który modeluje nam sieć. Ale znowu, odwołując się do Waszych najnowszych doświadczeń, na pewno widzieliście przykłady symulacji, które pokazywały, jak może wyglądać na przykład rozwój bieżącej pandemii w Polsce, w zależności od tego, do jakiego stopnia będą spełnione te normy społecznej izolacji, tak, i społecznego dystansowania się od siebie, że to może pójść w stronę w cudzysłowie dobrą, to znaczy, że liczba i częstotliwość zachorowań nie będą takie, żeby kompletnie rozłożyć na łopatki system opieki zdrowotnej i że będziemy w stanie sobie z tym jakoś poradzić, versus sytuacja, w której na przykład ta częstotliwość wymyka się całkowicie spod kontroli, no i kończy się tak jak we Włoszech, że wojsko przyjeżdża i wywozi trupy, ponieważ nie ma już komu tych trupów wywozić. No więc czym jest to beta? Jak możemy sobie spróbować to zamodelować? Okazuje się, przepraszam, okazuje się, że jest taka miara, czarodziejska liczba lambda. Ta czarodziejska lambda to jest po prostu pierwsza wartość własna macierzy sąsiedztwa. Co to takiego jest wartość własna i co to takiego jest wektor własny? Przypomnijcie sobie, że jeżeli, tu muszę się odwołać do tego, co pamiętacie z algebry. Przypomnijcie sobie, że jeżeli macierz potraktujecie jako pewien wzór transformacji przestrzeni i macie zadany wektor, to dany wektor jest wektorem, nazwamy go wektorem własnym, jeżeli przemnożenie tego wektora przez macierz nie zmienia kierunku tego wektora, tylko i wyłącznie może zmienić jego skalę, ale on, jego kierunek pozostaje niezmienny, czyli przemnożenie przez macierz powoduje tylko i wyłącznie na przykład wydłużenie albo skrócenie wektora, ale on dokładnie w tym samym kierunku wskazuje, tak? Orientacja wektora w przestrzeni w żaden sposób się nie zmienia. Taki wektor nazywamy wektorem własnym, a największą wartością, główną pierwszą wartość nazywamy właśnie pierwszą wartością wektora własnego. I jak się okazuje, ta pierwsza wartość własna macierzy sąsiedztwa, ona w bardzo dobrym stopniu przybliża to, na ile dana topologia sieci wspiera szybkie rozprzestrzenianie się wirusa. Dlatego, że ta wartość model w pewien sposób odpowiada liczbie możliwych ścieżek w macierzy sąsiedztwa. Tak? Dlatego, że topologia sieci, im mniej możliwych ścieżek w grafie, tym dłużej wirusowi zajmuje propagacja, tym trudniejsze jest to zjawisko. Z kolei im więcej ścieżek, no to oczywiście wirus ma znacznie większą możliwość podróżowania pomiędzy dowolną parą wierzchołków i tym łatwiej się zaraża. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli iloczyn pierwszej wartości własnej macierzy sąsiedztwa i pewnej stałej, która jest specyficzna dla modelu VPM, jeżeli ten iloczyn jest mniejszy niż 1, to nie ma możliwości przejścia do reżimu epidemii. Wartość tego iloczynu, pierwsza wartość własna razy stała opisująca danego wirusa, nazywana jest efektywną siłą wirusa. Co ciekawe, ta zależność jest całkowicie ona w żaden sposób nie jest ograniczona do sieci o określonych topologiach. Ona działa dla wszystkich sieci, dla wszystkich topologii, dlatego że dla dowolnej sieci, każdą sieć możemy reprezentować w postaci macierzy sąsiedztwa i dla każdej macierzy sąsiedztwa możemy wyliczyć pierwszą wartość własną. To nie ma żadnego znaczenia, tak? Jak wygląda ta sieć. Co więcej, ta stała C jest zdefiniowana w zasadzie dla każdego modelu propagacji wirusa, jaki został zaproponowany w literaturze naukowej. I teraz spróbujmy sobie przybliżyć oba te pojęcia.
Na tym slajdzie możemy sobie wyjaśnić, jak skonstruowana jest ta stała C dla różnych modeli propagacji wirusa. W prawym górnym rogu macie poglądowy obraz, mamy podział na cztery grupy, czyli susceptible, exposed, infected i V, to się różnie tłumaczy, czasami vigilant, czasami vaccinated. To są te osobniki, które już nie zarażają. I widzicie też greckie literki, które interpretujemy właśnie jako procent osobników z danej grupy, który przechodzi do innej grupy w jednym kwancie czasu, ponieważ my modelujemy ten proces dyfuzji w sposób taki dyskretny, tak? To znaczy zakładamy na przykład, że mamy jakąś granularność, na to dzień, tak? I patrzymy, jak dzień po dniu wyglądają grupy susceptible, exposed, infectious i tak dalej. Oczywiście tej grupy E może nie być, wtedy beta będzie oznaczała po prostu procent osobników, które były podatne na zarażenie, które w danym kwancie czasu stają się zarażone, delta będzie oznaczała liczbę zarażonych, którzy przestają zarażać, bo ozdrowieli, a gamma będzie oznaczała utratę odporności, czyli procent tych, którzy w danym kroku z powrotem mogą zostać zarażeni. Theta będzie oznaczała jakąś nabycie na przykład jakiejś odporności stabilnej albo coś takiego. Tak, grupa tych, którzy są teoretycznie byli podatni na zarażenie, ale teraz na przykład nie są. Jak spojrzycie sobie na tą tabelkę, to zobaczycie tam kilka prostych przykładów, na przykład dla tych podstawowych modeli, właśnie SIS, SIR, SIRS i tak dalej. Stała C najczęściej jest modelowana jako prosty iloraz tego prawdopodobieństwa zarażenia i prawdopodobieństwa wyzdrowienia. Czyli stała C będzie większa od 1, oczywiście jeżeli więcej osób staje się zarażonych niż zdrowieje, będzie mniejsza od 1, jeżeli więcej osób szybciej następuje proces zdrowienia niż zarażania. Ale już na przykład, jeżeli dodamy ten element V, czyli tych vigilant, to wtedy mamy pewnego rodzaju ruch pomiędzy grupami susceptible i vigilant, który należy uwzględnić w naszych rozważaniach. Jak widzicie, wtedy ta gamma, czyli utrata odporności, wchodzi zarówno do licznika, jak i do mianownika. Licznik generalnie zawsze pokazuje tych, którzy są podatni na zarażenie, więc mamy ich tutaj więcej, bo mamy z jednej strony mamy osobników, którzy po prostu w naturalny sposób zachorowują, plus ci, którzy utracili odporność, natomiast na dole mamy też tych, którzy nabywają odporność. Jest też jeden specjalizowany, są w ogóle materiały, artykuły, książki, gdzie możecie ten współczynnik C dla konkretnego modelu propagacji wirusa znaleźć, nie jest to specjalnie trudne. Jest też specjalizowany, czy dedykowany model infekcji dla wirusa HIV, ze względu na to, że tam występują jak gdyby dwie osobne fazy rozwoju tego wirusa. Tak? Przez długi czas można być nosicielem wirusa, można zarażać, ale to nie jest forma terminalna tego wirusa, znaczy ta osoba, która jest w tym stanie, cały czas funkcjonuje, natomiast potem przechodzi się, czy można przejść właśnie do tej fazy terminalnej choroby, więc ta choroba jakby jest dwuetapowa i ma dwa zestawy grup. A dlaczego ta pierwsza wartość własna? Otóż jeżeli pomyślicie sobie o tym, czym jest macierz sąsiedztwa, albo może nawet lepiej, czym jest iloczyn macierzy sąsiedztwa przez nią samą. Tak? Jeżeli wezmę sobie macierz sąsiedztwa i pomnożę ją przez nią samą, to dostanę na przecięciu wiersza i kolumny liczbę ścieżek pomiędzy wierzchołkiem i tym, i o tym o długości 2. Jeżeli pomnożę macierz sąsiedztwa przez siebie trzykrotnie, to będę miał liczbę ścieżek w sieci między i tym, i o tym wierzchołkiem o długości dokładnie 3. I generalnie rzecz biorąc, tak A podniesione, czyli macierz sąsiedztwa podniesiona do k tej potęgi, to jest liczba ścieżek o długości dokładnie k, które są między wierzchołkiem i tym, i o tym. Jak się okazuje, ta macierz po k-krotnym wymnożeniu przez siebie, można ją właśnie zareprezentować, czy przybliżyć ją przez tą wartość własną, która w pewnym sensie reprezentuje łączną liczbę wszystkich ścieżek o długości k w sieci. To najlepiej widać na konkretnych przykładach. Otóż okazuje się, że im większa jest ta lambda,
tym więcej jest możliwych ścieżek w danej sieci. Dla prostych, trzech przykładów prostych sieci, które składają się z pięciu wierzchołków, najmniej możliwe, no, pomijając oczywiście sytuację, w której mielibyśmy kilka składowych spójności, to już w ogóle sprawa jest jasna, ale jeżeli mamy jedną składową spójności, to najmniej połączoną topologią jest oczywiście łańcuch. Tak? I w łańcuchu wirus, który zaatakuje któryś z wierzchołków, musi liniowo przejść przez wszystkie wierzchołki, żeby dokonać zarażenia. Łańcuch jest topologią, która ma najmniejszą pierwszą wartość własną. Z kolei topologia gwiazdy ma już zdecydowanie większą tą pierwszą wartość własną. Natomiast w przypadku kliki, no to już rośnie totalnie, tak? Dlatego że wtedy ta wartość własna reprezentuje pełne połączenie, czyli w zasadzie każdy z każdym, tak? I największa możliwa liczba ścieżek w takiej topologii występuje. Zatem nie tylko sama specyfika wirusa decyduje o tym, czy nastąpi zjawisko, czy przejdziemy do reżimu epidemii, ale właśnie topologia sieci. Czyli możemy mieć na przykład wirusa, który jest stosunkowo słaby, jeśli chodzi o jego moc zarażania, ale jeżeli on będzie się rozprzestrzeniał w sieci, która jest bardzo, bardzo gęsta, która jest topologicznie zbliżona do kliki, to wtedy ten wirus ma jak najbardziej szansę do przejścia do tego reżimu epidemii. Z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy nawet super silny wirus, który ma ogromną moc zarażania, ale funkcjonowałby właśnie w sieci, która ma bardzo małą łączność, w której mamy niewielką liczbę ścieżek, taki wirus ma znacznie, znacznie trudniej. Więc myślcie sobie o tej lambdzie tutaj jako o pojedynczym parametrze, który charakteryzuje nam tak naprawdę liczby najkrótszych ścieżek. I w tym kontekście możecie też dyskutować o na przykład znaczeniu właśnie social distancing, bo tak naprawdę to social distancing, jego podstawowym efektem jest zmniejszanie liczby możliwych ścieżek poprzez przecinanie tych długich mostów, które występują pomiędzy grupami, ponieważ powiedzieliśmy sobie, że jest niepraktyczne albo wręcz niemożliwe często wycięcie połączeń wewnątrz małego świata, czyli tam, gdzie jesteśmy już bardzo gęsto połączeni w tej naszej mikrospołeczności, ale kluczowe jest poprzecinanie mostów, które łączą ze sobą te grupy, po to właśnie, żeby gwałtownie zmniejszyć liczbę ścieżek, które są w takiej sieci w ogóle dostępne, a przez co zmniejszyć szansę wirusa do przejścia do tego reżimu pełnej epidemii. Tutaj macie kilka symulacji przeprowadzonych na danych syntetycznych. Jest link, gdzie można znaleźć sobie więcej szczegółów. Generalnie rzecz biorąc, to są eksperymenty wykonywane na takim syntetycznym, benchmarkowym zbiorze danych Portland, gdzie mamy 6 milionów wierzchołków, 31 milionów krawędzi. I macie tutaj dwie symulacje, dwa przebiegi symulacyjne rozprzestrzeniania się wirusa. Te dwa zaznaczone na czerwono. W jednym i w drugim przypadku relatywna siła wirusa była powyżej progu 1, natomiast oba zielone były poniżej progu 1. Jak widzicie, wyraźnie widać, że niezależnie od tam szczegółowych parametrów, widać, że tam, gdzie relatywna siła, czy efektywna siła wirusa była większa niż 1, no to przechodziliśmy do pełnej pandemii i w zasadzie prawie wszystkie wierzchołki były zarażone. Podobnie jest, jeśli chodzi o efektywną siłę wirusa i stopień jego zarażania, tam, gdzie patrzymy sobie właśnie na ten stosunek, tak? Lambda 1 razy beta przez delta, gdzie beta przez delta to jest właśnie współczynnik C dla modelu SIR, a lambda 1 no, to jest pierwsza wartość własna. No i widać, że w momencie, kiedy przekraczamy wartość 1, no to gwałtownie zaczynamy przechodzić właśnie do tego reżimu, gdzie szybko następuje zachorowanie. Podobny eksperyment można wykonać dla modelu SIRS. Zauważcie, że różnica polega tutaj na tym, że w modelu SIR po przejściu do grupy Recovered albo Removed nie ma już możliwości przejścia z powrotem do grupy S, w związku z czym, jak sobie spojrzycie tutaj, widzicie potem wygaszanie epidemii, ale to wygaszanie epidemii, tak, czyli ta liczba osób zakażonych może wynikać po prostu z tego, że albo część wierzchołków już w ogóle nie podlega zarażeniu, tylko że nie wiemy, czy to jest dobrze, bo oni
zarazili się, zdobyli odporność i już są odporni i już więcej nie zachorują, czy raczej źle, ponieważ po zachorowaniu po prostu zmarli, więc liczba, cały rozmiar populacji nam się zdecydowanie zmniejsza. W przypadku modelu SIRS różnica polega na tym, że istnieje możliwość przejścia z grupy recovered do grupy susceptible, w związku z czym po osiągnięciu tego prawie że maksymalnego stopnia zarażenia już obie symulacje, w których efektywna siła wirusa była powyżej 1, już pozostają na stałym poziomie i tak naprawdę wirus już jest obecny przez cały czas w populacji, no a tam, gdzie efektywna siła wirusa była poniżej 1, mamy bardzo szybkie wymieranie całego wirusa. Jak te modele syntetyczne przenoszą się na prawdziwe choroby? Bo czasami łatwiej jest zrozumieć dany model, kiedy odwołamy się do konkretnej choroby, więc warto jest, nawet prowadząc teraz jakieś internetowe wojny, wiedzieć mniej więcej, czym charakteryzują się poszczególne choroby i jak je się modeluje. Ten klasyczny model SIR stosuje się na przykład do świnki. No, świnka jest takim klasycznym przykładem choroby, na którą zdobywamy praktycznie pełną odporność i po zachorowaniu na świnkę nie ma możliwości podobnego zachorowania, albo wydaje mi się, że te przypadki są skrajnie rzadkie. I stąd też oczywiście obowiązkowe szczepienie na świnkę. Natomiast model SIS, no to jest grypa sezonowa. No i każdy, kto chorował na grypę, wie, że prędzej czy później z powrotem zachoruje. Więc nie ma tutaj tak naprawdę nabycia żadnej długoterminowej odporności. No i jest oczywiście możliwość częściowej ochrony przez sezonową szczepionkę na grypę, ale znów ta szczepionka tak naprawdę ona zdecydowanie bardziej służy do tego, żeby zmniejszać liczbę możliwych ścieżek niż tak naprawdę chronić daną osobę, ponieważ skuteczność szczepionki per pojedyncza osoba jest tam rzędu, to oczywiście różni się od lat, ale to może być tak nisko jak 30%, może być tak wysoko jak 80%, to jest generalnie rzecz biorąc loteria, no bo w każdym roku próbuje się ocenić, jakie szczepy wirusa będą najbardziej prawdopodobne i takie właśnie umieścić w tej uniwersalnej szczepionce. Natomiast rolą szczepionki oczywiście nie jest ochrona zaszczepionej osoby, rolą szczepionki jest ochrona całej populacji, dlatego że osiągnięcie odporności stadnej w przypadku grypy jest absolutnie kluczowe dla ograniczenia liczby chorób. SIRS, jak już wspomnieliśmy, to jest model, który jest często stosowany do krztuśca. Po zapadnięciu na krztusiec zdobywa się częściową odporność i przez jakiś czas jest się odpornym, natomiast potem można z powrotem powrócić do grupy ryzyka. Model z okresem inkubacji, czyli z tym exposure, no to ospa wietrzna, tak, to jest klasyczny przykład. Po zachorowaniu jest ten okres inkubacji i przy tym okresie inkubacji oczywiście ten objawy ospy pojawiają się dopiero po kilku dniach. No istnieją też osobne modele, czy to dla zapalenia płuc, czy to na przykład dla odry, która jest też bardzo, bardzo zakaźliwą chorobą i dla innych. Też wspomnieliśmy sobie o tym, że właśnie HIV ma jakoś swój własny bardzo specyficzny model. W trakcie przejść pomiędzy poszczególnymi grupami warto jest też pamiętać, że rozróżnia się czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Czynniki zewnętrzne, czyli te exogenous, one są tak naprawdę spowodowane środowiskiem, to znaczy zachorowanie w dużej mierze zależy od środowiska. Tak? To jeżeli ktoś jest w grupie susceptible, podatnych na zakażenie, to czy zostanie zakażony, czy nie, przede wszystkim zależy od tego, gdzie przebywa, w towarzystwie kogo przebywa i tak dalej. Tak? Niż od jakichś czynników takich bardzo wewnętrznych. W dużym oczywiście uproszczeniu, tak? ale w ten sposób to wygląda. Natomiast przejście poza tym, dalsze już na przykład zdrowienie, czyli przejście z powrotem do grupy susceptible, czy przejście do tej grupy vigilant, to już są czynniki wewnętrzne. One nie zależą od środowiska, nie zależą od sieci kontaktów międzyludzkich, w związku z czym tak naprawdę ten współczynnik C opisujący nam topologię sieci jest istotny z punktu widzenia transferu pomiędzy grupą S i grupą I,
a pozostałe, no to już trzeba tak naprawdę modelować. Tutaj przydaje się przede wszystkim wiedza ekspercka, wiedza lekarska. Epidemiolodzy, epidemiolożki tutaj badają dokładnie, jak wyglądają kolejne stadia choroby i próbują oszacować owe prawdopodobieństwa, żeby mieć jakiś obraz rozwoju choroby. Tak wspomniałem, że jest ten osobny model dla wirusa HIV i on tutaj jest właśnie związany z możliwością bycia w dwóch stanach zainfekowania, w tym stanie nieterminalnym i w stanie terminalnym, no ale to już jest jakiś szczegół. I ostatnia rzecz, którą chciałem poruszyć w tej części naszej dyskusji, to jest kwestia modelowania upływu czasu. Otóż popularnym sposobem podejścia do modelowania rozprzestrzeniania się wirusów jest modelowanie za pomocą czegoś, co się nazywa NDS czy NLDS, czyli Non-Linear Dynamical Systems. Zakłada się tutaj, że cały system jest opisany za pomocą pewnego wektora. Ten wektor reprezentuje nam pewien stan i poszukujemy pewnej funkcji, która będzie jawnie opisywała nam sposób ewolucji systemu. Zakłada się, że mając dany stan w chwili T, czyli ten wektor P w chwili T, jeżeli zaaplikujemy ową funkcję, to ta funkcja powinna nam powiedzieć, w jaki sposób następuje przejście z chwili T do chwili T plus 1. I w zależności od tego, jaki jest kształt tej funkcji, to przejście może mieć charakter stabilny, niestabilny albo całkowicie neutralny. O co tutaj chodzi? Otóż może zacznijmy od tego, czym jest ten wektor. Tak? W najprostszym ujęciu weźmy sobie któryś z modeli propagacji wirusa, na przykład sieve, tak? Czyli mamy susceptible, mamy infected i mamy vigilant. Mamy osobniki, które należą do tych grup, czyli możemy tak naprawdę stworzyć sobie taki wektor, w którym będziemy mieli trzy pozycje. Tak? Pozycję określającą liczbę osobników w grupie S, liczbę osobników w grupie I oraz liczbę osobników w grupie V. Teraz definiujemy funkcję, która będzie nam transformowała ten wektor z chwili t do chwili t plus 1, w zależności od tego właśnie, jakie jest prawdopodobieństwo przejścia z s do i, jakie jest prawdopodobieństwo przejścia z i do v i tak dalej, i tak dalej. Teraz może się okazać, że dla zadanej grupy parametrów, tak, dla tych parametrów rządzących przejściami, sytuacja może być niestabilna, to znaczy jeżeli mamy jakąś konkretną konfigurację, czyli konkretną liczbę osobników w grupie S, grupie I, grupie V, to sytuacja jest niestabilna i może na przykład polecieć albo w jedną stronę, wszyscy wyzdrowieją, albo w drugą stronę, wszyscy zostaną zainfekowani. Jeżeli konfiguracja jest stabilna, to oznacza to, że nawet jeżeli będą pewne niewielkie wahania, tak, że na przykład grupa S trochę się zmniejszy, trochę więcej zachoruje, ale za chwileczkę z powrotem to się zmniejszy, tak, będziemy mieli taką sytuację troszeczkę, taki system samosterujący się, trochę jak powiedziałbym, nie wiem, podaż i popyt, tak, jeżeli będziemy mieli za duży popyt, to podaż wzrośnie, popyt zostanie zaspokojony i się zmniejszy, więc zmniejszy się z kolei podaż, więc zmniejszy się dostępność dóbr, więc znowu wzrośnie popyt, no i będziemy mieli taką huśtawkę, ale ta huśtawka będzie gdzieś wokół jakiegoś ekwilibrium, tak, jakiegoś punktu takiego w miarę stabilnego. No i możemy mieć oczywiście konfigurację całkowicie neutralną, która tak naprawdę ani sama się nie powróci do, przy zaburzeniu nie powróci do stanu stabilnego, ani też na przykład się kompletnie nie rozstabilizuje i nie nie w jakąś zupełnie inną miejsce, tylko po prostu będzie się płynnie przenosił. Więc jak może wyglądać teraz taka przykładowa funkcja? Tutaj macie przykład dla modelu SIR. W tym modelu SIR przyjmijmy najprostszy możliwy model, czyli mamy tylko i wyłącznie tych, którzy mogą zapaść na chorobę, tych, którzy zapadli na chorobę i tych, którzy wyzdrowieli. Mamy dwa współczynniki beta i delta. Beta mówi nam o tym, jaki procent z tych, którzy są podatni na zachorowanie, zachoruje, a delta nam mówi o tym, ilu chorych wyzdrowieje. Mamy wektor opisujący nam stan w chwili T, to znaczy liczba osobników w grupie S, liczba osobników w grupie I i liczba osobników w grupie R. I dodajemy do tego jeszcze jedną rzecz, tak, do tego naszego modelu, gdzie będziemy teraz próbowali to w sposób taki nieliniowy sobie zamodelować. Dodajemy sobie prawdopodobieństwo, oznaczmy sobie je tutaj przez zeta. I to jest prawdopodobieństwo, że dany wektor, że dany wierzchołek nie zostanie zainfekowany przez żadnego ze swoich zainfekowanych sąsiadów w danej chwili. I
I teraz ta funkcja oczywiście, ona może być zdefiniowana w sposób dosyć arbitralny. Ona może zależeć od na przykład stopnia wierzchołka, tak jak wielu ma sąsiadów. Oczywiście też zależy od rozmiaru liczby osób zakażonych w danej chwili. Tak? Więc oczywiście to prawdopodobieństwo będzie mniejsze, jeżeli ogólnie rzecz biorąc liczba zainfekowanych jest mniejsza. A więc jeżeli będziemy mieli na przykład wierzchołek o stopniu 10, ale w całej sieci składającej się ze 100 wierzchołków mamy tylko 5 wierzchołków zainfekowanych, to prawdopodobieństwo, że dany wierzchołek zostanie zainfekowany w tym akurat kroku jest stosunkowo niewielkie, no bo tak naprawdę nie ma kto go zainfekować. Tak? I teraz próbujemy sobie zamodelować tą zmianę w czasie w ten sposób, że próbujemy podać jawnie równania, które nam określą wielkość zbiorów S, I oraz R w chwili T plus 1, jeśli znamy wielkość w chwili T. Spróbujmy sobie zinterpretować te równanka. Jeżeli chodzi o liczbę osób, która w chwili T plus 1 będzie podatna na zakażenie, to jest liczba osób, które w chwili T były podatne na zakażenie, razy ta funkcja. Ta funkcja mówiła nam o tym, że dana osoba nie zostanie zainfekowana, tak? Czyli ci, którzy byli podatni i nie zostali zainfekowani. Z kolei ilu będzie zainfekowanych w chwili T plus 1? To są osoby, które były w chwili T podatne na infekcję i zostały zaatakowane, czyli to jest ten czynnik 1 minus zeta. I do tego musimy jeszcze dodać tych, którzy w chwili T byli zainfekowani i nie wyzdrowieli. 1 minus delta to są ci, którzy nie wyzdrowieli. Natomiast ilu jest tych, którzy są recovered? Ci, którzy są recovered, to przede wszystkim ci, którzy już byli recovered w chwili T, no bo ci, którzy zostali wyzdrowieli już po raz kolejny nie zachorują, nie ma przejścia z grupy R do grupy S. I wreszcie plus ci, którzy wyzdrowieli, czyli w chwili T byli w grupie I, no i wyzdrowieli to jest właśnie ta delta. Tak? Więc mamy prosty układ trzech równań i te trzy równania pozwalają nam zamodelować w sposób całkowicie nieliniowy ewolucję układu i możemy sobie teraz uruchomić dowolny mechanizm do generowania symulacji, żeby sobie zobaczyć, jak taka symulacja będzie przebiegała i w którą stronę będzie ona szła. Dlaczego to jest przydatne? Dlatego, że pozwala nam to, wychodząc od pewnego określonego stanu, na przykład możemy wyjść od stanu takiego, tak, że żaden wierzchołek nie jest zainfekowany. Tak? Ja troszeczkę uprościłem Wam to tłumaczenie. Założyłem, że to S, I oraz R to jest liczba osób, które są zainfekowane, ale oczywiście tak, to pewien skrót myślowy. Jeżeli chcemy móc uwzględnić w funkcji zeta, chcemy móc uwzględnić na przykład kształt sieci egocentrycznej danego wierzchołka, no to musimy odwołać się do konkretnego wierzchołka, więc w rzeczywistości najczęściej będziemy to reprezentowali jako wektor i w tym wektorze będziemy mieli tyle pozycji, ile jest wierzchołków w ogóle w całej sieci. No i załóżmy, że mamy 100 wierzchołków, tak? Więc pierwszy element w tym wektorze to jest mapa bitowa składająca się ze 100 bitów, gdzie jedynka oznacza, że dany wierzchołek należy do grupy S, a 0 oznacza, że nie należy do grupy S. Potem mamy kolejne 100 bitów, które reprezentują, czy dany wierzchołek jest w stanie I czy też nie, i dalej mamy znowu grupę 100 bitów, które reprezentują, czy dany wierzchołek jest w stanie R, czy nie w stanie R. Oczywiście to można by to skompresować, ale chodzi po prostu o wygodę potem wykonania takiej operacji zwektoryzowanej. Więc zaczynamy od sytuacji, w której nikt nie jest zainfekowany. Wszystkie wierzchołki są ustawione w stanie susceptible. No i teraz pytanie, czy ten stan jest stabilny? To znaczy, jeżeli teraz uruchomimy... Przepraszam. Cierpię trochę na jakąś alergię. Jeżeli teraz uruchomimy ten proces dyfuzji i zaczniemy zgodnie z ustalonymi parametrami, zaczniemy sobie sprawdzać, co się stanie, to pytanie brzmi, dokąd pójdziemy? Tak? Czy dojdziemy do jakiegoś rozkładu stacjonarnego, takiego, z którego już nie będziemy wychodzić? I tutaj mamy jak gdyby dwa reżimy. Jeżeli tutaj to P1, P2, proszę to interpretować jako pewnego rodzaju parametry całego tego modelu. Tak? Na przykład właśnie tutaj będziemy sobie
manipulować tą jakimiś parametrami funkcji zeta, które mówią o tym, tak, jak prawdopodobne jest, że dla zadanej sieci egocentrycznej wierzchołek zostanie albo nie zostanie zainfekowany. Może być tak, że na przykład w tej przestrzeni parametrów, tak, będziemy robili sobie eksperymenty i niezależnie od tego, z którego punktu tej przestrzeni parametrów wystartujemy, będziemy zawsze zbiegać do jakiegoś ustalonego stanu. Tak? I to będzie oznaczało, że dany proces ma charakter stabilny, że istnieje pewien jeden ustalony stan, może być to jedno globalne optimum, a przepraszam, nie optimum oczywiście, bo tutaj nie ma żadnej funkcji celu, jedno globalne ekwilibrium, z którego nie wychodzimy, albo na przykład kilka takich ekwilibrium. Tak? Może ta przestrzeń parametrów może być taka, że jest kilka takich punktów, do których jak wpadniemy, no to już tam po prostu wpadliśmy. Tak? W najbardziej ekstremalnym przypadku możemy mieć dwa takie punkty. Jeden, gdzie wszyscy są zdrowi, a drugi, gdzie wszyscy są chorzy. Tak? I w zależności od tego, z którego punktu wystartujemy i jakie będzie ustawienie początkowe parametrów, albo wpadniemy do jednego, albo do drugiego punktu. No, ale generalnie rzecz biorąc, rozumiecie, że chodzi tutaj o pojęcie pewnej stabilności, że jest pewna konfiguracja, do której dążymy, która jest stabilna i jak tam wpadniemy, to już nawet jeżeli będą pewne drobne wahania, to one będą się kręciły wokół tej ustalonej konfiguracji. I oczywiście chcielibyśmy prawdopodobnie, jeżeli na przykład mówimy o rozwoju chorób, żeby to była konfiguracja związana ze stanem, gdzie wszyscy są na przykład w grupie recovered, tak? No, ale to znowu nie ma gwarancji, że tak będzie. Ale oczywiście może być tak, że ustalone parametry powodują sytuację niestabilną, tak, że jesteśmy w takim momencie, w którym w zależności od tego, w którą stronę pójdziemy, polecimy w jedną albo w drugą konfigurację. Tak? I oczywiście tego typu modelowanie pozwala osobom, które mają do podjęcia jakieś decyzje, można próbować oszacować wpływ poszczególnych parametrów i można stwierdzić, które parametry są najbardziej kluczowe do tego, żeby kierować rozwojem epidemii. W ten sposób właśnie możemy modelować sobie to, co dalej się stanie. To znaczy, możemy na przykład zobaczyć sobie tą mapę i zobaczyć, że jeden parametr na przykład w mniejszym stopniu wpływa na niestabilność niż drugi, w związku z czym ten jeden parametr, który potem będziemy interpretować jako, dajmy na to właśnie liczbę kontaktów między ludźmi albo częstotliwość tych kontaktów, tak, liczba osób na metr kwadratowy, które się gdzieś tam znajdują i tak dalej, tak, to potem może się przełożyć wprost na analizę tego, w jaki sposób dana epidemia będzie ewoluowała, czy w stronę miejsca stabilnego, czy niestabilnego, to jest jedna rzecz, to jest kwestia dynamiki, no a po drugie oczywiście, gdzie jest to miejsce, tak, jaki to jest stan, czy wszyscy są chorzy, czy wszyscy są zdrowi, czy wszyscy umarli. Czyli podsumowując dzisiejsze spotkanie, jeżeli dysponujemy grafami statycznymi, to istnieje wiele metod znanych w epidemiologii, ale też w analizie sieci społecznościowych, które pozwalają nam dokonywać różnego rodzaju predykcji i analiz. Po pierwsze, najczęściej wybieramy pewien model propagacji wirusa i ten model propagacji wirusa wraz z jego parametrami informuje nas o tym, jaka będzie ta stała C reprezentująca właśnie charakterystykę samego wirusa. Z drugiej strony patrzymy sobie na topologię sieci i ta topologia sieci mówi nam o tym, jak bardzo połączona jest ta sieć, jak bardzo sprzyja ona rozwojowi i rozpropagowywaniu się wirusa. No i na końcu możemy jeszcze dodać ten element takiej nieliniowej obserwacji zmian w czasie, gdzie poprzez zamodelowanie przejść pomiędzy poszczególnymi grupami i zamodelowanie za pomocą osobnej funkcji prawdopodobieństwa zarażenia przez kogoś z sąsiedztwa, dojdzie bądź nie dojdzie do przejścia do jakiegoś stanu, tak? Albo stabilnego, albo niestabilnego. Natomiast pytanie, czy jesteśmy w stanie powtórzyć tą analizę dla grafów, które są dynamiczne, tak? Takich, w których krawędzie pojawiają się, a potem znikają, gdzie wirus ma tylko jakiś moment czasu, kiedy może spróbować kogoś zaatakować. Poza tym w ogóle w jaki sposób następuje sam fakt zarażenia. My tutaj na razie zakładaliśmy, że tak to jest jakoś, dzieje się to magicznie, że mamy grupę podatnych na zarażenie i w każdym kroku 20% zostaje zarażonych. Ale jak to tak naprawdę wygląda? Czy jesteśmy w stanie zamodelować ten pojedynczy atomowe zdarzenie związane z zarażeniem? To wszystko będzie tematem drugiej części wykładu poświęconego dyfuzji w sieciach.
Przepraszam, że tak późno to umieszczam, ale zakładam, że oczywiście, ponieważ my co tydzień się spotykamy na tych konsultacjach, więc jeżeli temat Was zainteresuje, będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, no to no niekoniecznie jutro, możemy równie dobrze o tym sobie podyskutować, na przykład za tydzień, za dwa tygodnie, kiedy tylko będziecie chcieli. Także do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo.